i witamy sztab drużyny Brausa. Sokół Aleksandrów Stroje Zielone, brawo Sokół! Aktualnie lider rozgrywki czwartej Bielskiej. Dzisiejszy mecz sędziowie, sędziowów chyba Szymon Buźniewicz, sędzia system pierwszy Tomasz Rota, sędzia system drugi Adam Płomiński, lider sędziowski Łódź, obserwatorem i dyrektorem Polskiej Związku Piłki Nożnej jest pan Walisiak Roman, witam sędziowski Łódź. Nie wiem, jak to. Ale trzeba.
kandydatura. Tak,
Yeah.
Marek, uwaga na głowę. Kiwa, nie przewróci się. Klasykowa.
Proszę!
Kamil Pasekoła. Moje opcje nie korzystają z takie barany. Thank you.
Wszyscy w ciebie! Kurę w ciebie! Wszyscy w ciebie!
Thank you.
słuchajcie, wydarzenia, jakieś drugie przedstawienie. Chyba nie, nie wiem. I w tym momencie pan Szymon Michniewicz do rozpoczęcia drugiej części spotkania. Po pierwszej części Sokół Aleksander Stawicz Zili 0-0. Do niego! A, nie, nie, nie!
Brawo! Niżej! Jest Maksiu! No! Niżej! Brawo, tam! Brawo, jest! Pieca jest! Co się dzieje?
udało by się jedno. Dobrze, dobrze, dobrze! Dobrze, dobrze! Dobrze, dobrze!
chłopem się będę. Dobra,
Nie,
No chodzi. Adam, ty już to zobaczysz. Adam, ty to zobaczysz. Szósta minuta spotkania. 1-0 dla Sokoła.
daj na fazie to się daj dzieszę. Nie, no, to jest inny. Jest? Gratulacje. Jest! Daj dzieszę. Już jest. Dzieszę. Zawatowany jest czas. Brawo. Brawo na Idesza. Jurek, który szczeli. Jurek, wyrażka się. A nie, to tylko kartki chyba. Jarek, kto strzeli? Najdysza. A tak? Najdysza. Od 76 minuty Sokół prowadzi 1-0. Strzelcy Murawa Sokoła, Aleksiej Najdyszek numer 15. To jest 9 gol Aleksiego. Brawo Aleksiej! Minuta spotkania 1-1.
dla sprawy z wyzimy. Przymysław Szubek, numer 16. Brawo, zbubie! Brawo! Jakie to? Was, was, proszę, was.
to wyrzeczę z numerem 37 Jan Rzeźniczak. Ale w ogóle nie wiem, co to jest.
wtedy ty strzelał. A to wygrałem 2 mecze, 2 lata. Tak.